Odciąć się już by było dobrze. No ja nie wiem, czy 2 miesiące by wystarczyły, bo dzisiaj popatrzyłam tak do tyłu i sprawy z Eli takie. No. To z tym dzieckiem to się przecież nie zaczęło dzisiaj, tam 2006 chyba rok. Jest jakiś taki blok, który się nazywa Prawda o Eli Gavin. I tam jak popatrzyłam na te wpisy, no to tam źle było od zawsze. Dobra, ja nie jestem tak doinformowany o wszystkim, bo do dnia dzisiejszego nie było żadnej innej rozprawy, tylko odwołanie się, jakie ona zrobiła. Ale Elka sama pisała, że jak mała była w przedszkolu, to już miała kilka kontroli z MOPS-u. To nie jest normalne. No bo to się jakoś wychodzi chyba, nie? I to nie jest, wiesz, ja wiem, że to jest na tej stronie tam Prawda o Eli Gavin, na tym Blogspot, ale to jest, tam są screeny jej postów, nie? I pisze o tym, nie? Że oczywiście się uparły, że tamto. Czyli od wczesnego początku był tam cały czas problem, a przez ponad rok, kurczę, ona wiedziała, co ma zrobić. Ma nie pokazywać małej, ma ograniczyć swoją działalność, ma to zrobić, to, tamto, tamto. I nie zrobiła nic. Więc. Ale wiesz, czego się nie robi dla sławy, czego się nie robi dla atencji, czego się nie robi dla ludzi. Nie no, bo tak naprawdę to ona to wszystko robi dla nas. Ja myślę, że ona nawet po tym, kurczę, właśnie po tym wideo, co mała miała 4 lata i że boli się policji, że boisz, tam już można, kurczę, powiedzieć, że tam już jest... Nie, to jest odwrotny mechanizm. Ona to robi dla siebie, jednocześnie robiąc to dla nas. Więc obopójna przyjemność, powiedzmy. No. Znaczy przyjemność, nieprzyjemność. Marek, nie sądzisz, że powinnaś przestać ją tak trochę podłudzać? Marek. Właśnie, że ja co ja robię? Podjudzać? Ja to jest jakieś dziwne. To musisz trochę uzasadnić szerzej, bo to nie... Dzisiaj tak trochę, wiesz, nie o to chodzi, bo Elka ma swoje odpały. Dzisiaj mi się jej nawet trochę zrobiło żal. Chociaż wiecie, ja nie wiem, czy ona znowu gra, kurwa, czy... Ale każdy ma swoją psychikę i ta psychika, wiecie, swoje wytrzymuje. Kiedyś ją miałem, może byłem bardziej wrażliwy. Nie chodzi o to. Staram się teraz Elę tutaj zwabić jakoś. Nie wiem, o co ci chodzi. Nie, Marek, nie. Nikogo nie wab już, nie. Musiałbyś tylko zrobić podium u niej. Kiedyś ona mi mówiła, że ona kliknęła jeden tylko przycisk i już się pojawiała na głosówce. Jakoś ją zwabiłem wtedy. Magia. No musisz jej wysłać link do głosówki. No, tylko na górze, nie wiem, czy... Na górze masz te ludziki. Jak naciśniesz sobie na te ludziki na prawym górnym rogu, to tam masz zaproś tam znajomych i tam masz takiego plusika, naciskasz i wysyłasz. I ona cyk jest od razu na głosówce. Może to zrobiłeś? Przelewem, tak. Marek, przelewem. Przelewem, o tak. No. Nie, bo to ja mogę zapraszać na serwer, ale nie wiem, czy na głosówkę. Marek, pożyczyłeś kasę Elce dzisiaj? Wysłałem 20. Ale co, 20 zł czy 1000? 20 zł, więcej nie trzeba. A po co? No po co? Na tampony. Żeby miała dla Andrzeja, żeby... Na waciki. No, jeszcze raz może napisać, czy pizzę im wysłać. Marek. Ale po co im pizzę, jak oni na zupę rybną chodzą? Marek, ale ty wiesz o tym, że zataiłeś informacje na ten temat, że Elka się spotyka z dzieckiem, a są na to dowody i poszło to do prokuratury. Ale nikt mnie nie pytał, a wy nie jesteście ale tymi ludźmi, którzy powinni to o tym słyszeć. No nie jesteśmy, ale wiemy, a skoro wiemy i ty będziesz przesłuchiwany w tej sprawie i co wtedy powiesz? No to ciekawe sama? Kiedy, bo pewnie pół roku jeszcze co najmniej minie, bo ja nie wyobrażam składanie sobie, składanie fałszywych zeznań, Marek, coś ci to mówi. Ale nikt mnie o to nie pytał, a wy nie jesteście tymi ludźmi, którzy mnie o to pytali. Ale będziesz o to pytany, bo jak poszły dokumenty do jakiejś zawiadomienia do prokuratury. A zgłosił kolejne. Ktoś? Tak, zgłosił. Przepraszam, że przerywam.
No ja nie musiałem o tym wiedzieć, że ona ma jakiś zakaz. Ale, ale z tego co wiem, jesteś tam podany też jako osoba, która miała pełną wiedzę na ten temat. I brałeś udział między innymi w tym, że jedna wizyta. Marusiu. Jedna wizyta, Marek, była. Będziemy cię odwiedzać. Pizzę ci będę, Marek, to ma pizzę. Dostaniesz i grzywnę. Jestem Marek. Można zamknąć? Jedna wizyta była młodej w twojej obecności. Wiedziałeś o tym, że przeskakiwała przez płot na Ceglarskiej. Co? Kto przeskakiwał? Ela czy mała? Ja nie wiem. Nie, Maryśka przeskakiwała przez płot na Ceglarskiej, żeby przejść do domu, do mieszkania Elki. Tak było. Gdzie jest ten płot na Ceglarskiej? No nie ma przy wejściu do bloku płotu? No jest, bo za nim dziki się kręcą. Ale tam są dziki, tam są krzaki. Co o czym ty mówisz? Ja nie wiem nic na ten temat. No to była taka sytuacja, Marek, i będziesz, kurwa, miał problemy przez... Nie ma pojęcia. Wiesz, tam ja nie znam... No, ale co jak... będzie miała robione? Mogę to wymyślić, no co ty. Marek, będziesz wiedział, czy mówię prawdę, czy nie. A co wiesz o szyjce Desperadosa, która wylądowała między udami? Nie wiem nic. Ty widziałeś coś takiego? Skąd mogę o tym wiedzieć, jak myślisz? Worny, czy to ty? Jakiś tępy chuj, jak zwykle. A mogę go wyciszyć, bo mnie też kurwa. Bo mi się zdaje, że to jest pan Wornest, aka Kasztan, aka Dalia. Nie, wystarczy posłuchać przez jakiś czas, to się idzie domyśleć. Takie głupie pierdolenie. Zupełnie inny głos. Nikt cię nawet nie pytał, tak? Dwa minuty minęły i ja już nie chcę się rzeczy, po co mi to jest. Jakbym się naprawdę dobrze czuł, no to bym sobie kontynuował tą głosówkę. A jak jest się ciągle poniżanym, mówią o mnie w internecie takie najgorsze rzeczy, no to się wcale się dobrze nie czuję, nie mam sił więcej, nawet mniej niż zwykle. No i co? To wolę jakiś filmik sobie obejrzeć, ten motoryzacyjny, jak się ten byle jak naprawia coś w samochodzie, to już jest ciekawsze. Najciekawszy jest seks Eli z tobą. Kurwa, poradnik, jak nie uprawiać seksu. Mm. Naprawdę. Trzeba, no ale co, nie trzeba nic więcej nam. Powiem ci, że przez następne 5 lat to używać cielesności, przyjemności cielesnych nie będę na 100%. Marku, mam pytanie do ciebie. Takie luźne pytanie. No to możesz mówić. Moje nastawienie jest takie, że zaraz idę, wiesz. Biało bardzo dzisiaj u ciebie? Dzisiaj nie, teraz deszcz pada. O, widzisz. No, nie wiem, od który to tak wieje, ale wczoraj wiało, tak, dzisiaj też troszkę, ale mi to nie przeszkadza. Ja jadę taką samą prędkością i nic nie zmieni. Ale wiesz, wieje wiatr. Tu ci weźmiemy drzewo powali. I jak ty pojedziesz, jak będzie drzewo zwalone? No nie pojedziesz. W tym przypadku lepiej, żeby drzewo było zwalone niż koń. Kononowicza na tapczanie ten koń. Aha, tak. To. Ale co? Kurwa. Mareczku, to ty teraz widzisz? Musisz dbać o Elę, o jej zdrowie psychiczne. Musisz pilnować, żeby jej sława do łba nie uderzyła. I musisz pilnować, żeby drzewa nie leżały na zewnątrz, bo inaczej nikt nie będzie mógł przejeżdżać wtedy, chłopie. No. Były mąż ją pilnuje. Oho. A, no już. Marek, Teksasu. Dobra, tutaj coś... Teraz... Yeah.
Zmawiać w nocy i ona go słucha. Tak, bo w nocy to się śpi i dlatego poszła spać. O, a jak no ja poszła... rozruszałem... O to chyba ci chodziło. Nie no, jak byliśmy ze sobą, to też chciałem, żeby... No ale to, cześć, Marek, a dziury w podłodze, Marek, a dziury w podłodze widzisz? Pokazywała ci Elka, jakie są dziury z podłoże w mieszkaniu? Ale dzisiaj pobudka od tamtej rano. Które Andrzej zrobił, jak ją przyduszał? Nie, w podłodze? No, nie było w pokoju, na korytarzu nie ma dziur w podłodze w panelach? Gdzie była? Już pisała, że kurwa. Dzwoniłeś do niej. Zapytaj Elkę o dziury w podłodze. Zapytaj Elę, Marek, o dziury w podłodze, które są w panelach i zapytaj się, jak się zrobiły te dziury, to ci opowiem może wtedy. A, dobra, dzisiaj moja rozmowa była taka krótka, trwała mniej niż pół minuty, bo w czasie pracy zadzwoniła, a na przerwie byłem. Jeśli miałem słuchać o jakichś głupotach, że coś tam o miłości, albo kto jest lepszy, Andrzej czy ja, no to się rozłączyłem, ale w międzyczasie usłyszałem coś takiego, żeby nie pisała na Discordzie czegoś takiego, że dzwoniłem do niej o 5, żeby na nią nakrzyczeć i coś tam jeszcze było, to, że to nieprawda, powiedziałem jej, żeby innym ludziom tego nie sugerowała, bo tak naprawdę to się martwiłem, czy ona zrobiła kanapki do pracy Andrzejowi i to powiedziałem do telefonu do niej. Marek, ty masz serce, gdzie jesteś serdeczny, Jezu. Czekaj, ja rozumiem, że ty martwiłeś się o to, że ona zrobiła mu kanapki do pracy, czy jak? No tak, czy no, zrobiła, czy... No, czy zrobiła, a nie... A czy zrobiła? A? A się martwi do tego Andrzeja. No bo wyobrażam sobie, nie wiem, w jakich godzinach... Wyobrażasz sobie, że się z nim kopulujesz? Oh my God. Z jakimś warzywem, no to trochę jest gorzej jak ze zwierzęciem, nie? To czy... Z warzywem, no ale ty też sobie wkładaj paluszka w dupkę. Marek też lubi, znaczy Andrzej też lubi w dupkę. Sama, ja nic nie lubię takiego. A bawiłeś się tym dildem Andrzeja, bo na to dildo od Andrzeja dostała. O dobra, wysłałem zaproszenie do nie tej osoby. czyli mam dwie ele, ale jednej nie mogę odnaleźć. To jest Andrzejowa spuścizna. Marek, a ty wiesz, że oni będą teraz długo razem mieszkać, bo oni mają kasy, Elka nie masz by dać na nowe mieszkanie. No wiem, tak już. No to jak do nich pojedziesz? No ja, dobra, ja wcale zazdrosny nie jestem, nie wiem, jak 20 możesz... złotych, nie, nie jesteś zazdrosny, Mareczku. To ci chodzi tam do... On dba, czy ma, a ten Andrzej ma kanapki do pracy. A dobra, dalej, mam tu taki fajny tekścik. A właśnie, no, że możesz i siedź z tym Andrzejem, ile on chce. Może cię jeszcze pobije w nagrodę. No, i to jest zazdrość. Albo jej nasera pod prysznicem. Andrzej może sobie u ciebie mieszkać cały czas, tylko po co ludzi oszukujesz w tym ja. Tak, już to już raz kopiowałem. Cieszę się, że ty tak dbasz o tego Andrzejka. Naprawdę, ale ona jest bardzo miła teraz dla Andrzeja, wiesz o tym. No, uważaj. Bo to tylko od niego zależy, kiedy młodą spotyka. Właśnie. To jest karta przetargowa, Marek, uważaj. A dlaczego sąd nie wie, albo czy wie, że teraz Andrzej nie ma mieszkania i obydwoje razem teraz mieszkają i jak będzie chciała... Ale sąd już wie o tym, bo przecież właścicielka mieszkania napisała pismo do sądu, że nie wypłacał kasy za mieszkanie. Jest niewypłacalne i to miejsce zamieszkania już nie jest jego stałym miejscem zamieszkania. A czy ktoś ma wiedzę, jaką kasę Ela co miesiąc dawała Andrzejowi na przepierdolenie? Też dawała 1000 złotych mu dała w styczniu na mieszkanie i przepierdolił to. A co było z tymi 4000? A wcześniej, mu dała 5000 na kaucję i na wynajem mieszkania. O, jak ja słyszę takie kwoty, jak to jest głupie. Ona wczoraj mówiła, że wzięła debetu 5000 i mu dała. Ona nie miała debetu i nie ma karty kredytowej. Marek wie o tym, ale... A mi napisała, że 10000 wzięła kredytu.
No, a ona napisała na Discordzie, że nawet chyba by wzięła. Nie, ona pisała, że już ma chyba 100 tysięcy kredytu. Nie. Napisała, że wzięłaby, dałaby mu nawet 100 tysięcy, za kredytem, wzięłaby kredytu 100 tysięcy. Nie, ale mu daje kasę, żeby mogła małą spotykać. Płaci za mieszkanie, Marek. No ale ty masz taką wiedzę, nie? Tak jak mu teraz jest miła i robi kanapki do pracy. O, jeszcze chwila i zaczniemy robić obiady. Ciekawe, no czy się olejetki? Nie olejetki. Ona wtedy przejdzie na troszeczkę wyższy. O, widzisz? Nie, ona mu robi śniadanie, on robi obiad na pewno, bo on lubi. Dobra, wrzucam tego screena odnośnie tych 4000. Cztery tysiące. Ty, ale oni wszystko wiedzą, ja pierdolę. Ale to wszystko... Wrócę, żeby sam to zobaczyć. Marek, a Ela ci się w końcu przyznała, jakie ma sprawy w sądzie? Ty mieliście o tym porozmawiać. Tak, rozmawialiśmy o tym i ona mi nic nie powiedziała. A wiesz, że ma 2000... No, to zaraz ten... A wiesz, ale ja już o to pytałem, ale tak naprawdę Marek, zależało na tym, co? Wiesz o tym, że prawa rodzicielskie miały ograniczone w listopadzie 2021. No, pewnie. Cały czas. A nie teraz. Co ty pierdolisz? I mieszkało dziecko z nią? Mieszkało z nią dziecko i miała prawie rodzicielskie ograniczone. Tak, weź, idź. Pierwszego roku. Ale to jest możliwe. Marek wie o tym. No ograniczenie, oczywiście, że się z tym nie wiąże, ale prawa rodzicielskie już miała ograniczone w 2021 roku, w listopadzie. Tak, ale mogła mieszkać z młodą, to jedno nie dotyczy drugiego. No tak, ale się do tego nie przyznała, powiedziała tylko, że jej mąż były, ma ograniczone prawa rodzicielskie. A kuratora miała? Kuratora oczywiście, że miała i była zobowiązana do przedstawienia badań psychologicznych i tego, że uczestniczy w terapii. Co miesiąc miała dostarczać dokumenty. I skąd ty to niby wiesz wszystko? Zapytaj Marka. Ale bo Marek to najważniejsze, że... Tak, takie osoby, które pamiętają chociażby, co się działo na przestrzeni roku, to jest najważniejsze. No, bo ja jestem taki też krótkopamięciowiec, ale jeśli ktoś mi przypomni, to mogę potwierdzić. Tak. A co jeżeli to nie będzie wtedy prawda? I będzie działo na twoją niekorzyść, Marek? A co jeżeli to wszystko jest prawda właśnie? A co jeśli nie? Słuchajcie, przecież to nie są informacje, które kurwa magicznie wyparowały z internetu. Każdy, kto, nie wiem, poświęci kilka minut, jest w stanie i nie wiem, odsłuchać parę elki głosówek czy live'ów, poszukać podpracy w dokumentach i tak dalej, i tak dalej. Tada! Ty masz na ogólnym, że ma 100 tysięcy kredytu niespłaconego jeszcze. A nie, że mogłaby wziąć. Ona nie ma żadnego kredytu do spłaty, który gadacie. Ona pisała w jednym miejscu, że ma i spłaca, a w drugim, że ma jeszcze 100 tysięcy możliwości kredytowej. Ona pisała raz tak, ale to jest mitomanka, więc... Pisała, że ma 100 tysięcy kredytu i to już kolejny raz pisała, więc zakładam, że to jest prawda. No ja też swoje dołożę, a mi mówiła, że 100 tysięcy to oszczędności ma jej matka. Tak, Elka nie ma. No to teraz co jest prawdą? To, że jej matka ma kasę, Elka kasy nie ma i nie ma Elka kredytu. I to jest nieprawda, że Elka wzięła kredyt. O. I kurwa, jak Elka może nie mieć kredytu i żyć tyle lat bez tego, proszę cię. A można i to jeszcze jak? Ale nie. Ale to, słuchaj, Marek, ale też mówiła, że kolega spłaca to mieszkanie, Marek, że jest kupione na raty. Nie, mieszkanie nie jest skupione na raty, mieszkanie nie ma żadnej hipoteki, jest czysta. Marek, tak, a przypomnij sobie sytuację, jak Elka się cieszyła, jak dostawała SMS-y od byłego męża i się zastanawiała, czy do niego nie wrócić. Ty wiesz, co ona teraz kombinuje. SMS-y kiedy dostawałaś, żeby się cieszyła z nich jeszcze? No, a jak jej Andrzej pisał, że jest cudowną kobietą i żałuje, że ją zostawił. Ona mu odpisywała na te SMS-y. No, że młoda wygląda w tej pomarańczowej sukience, że śpierdy tam jakieś... A i to kilkukrotnie, nie? Kilka razy na lewie było ostatnimi czasy. No a już środa. Powinienem coś z tym zrobić, ale ja nie jestem taki... Kazała ci pomarańczowe majtki zwrócić, żeby Andrzej zobaczył ładne. No. Ale Dema, wiesz co, ty mi tak... Ja wiem, że to ona to napisała, ale dwa dni wcześniej, i to jest kurwa gdzieś lata na którejś grupie
na Facebooku. Ona dała dwa wpisy o tym, że 5 tysięcy wzięła i tam się chwaliła tym, że ma, że mogła sobie wziąć tyle debetu. I później, chwilę później napisała, że mogłaby nawet wziąć kredyt 100 tysięcy i mu dać, żeby tylko moja córka wyszła z bidula i mogła z nim żyć, czy coś takiego, i ona to od razu usunęła. Natomiast te dwa wpisy, one latają po, na którejś grupie na Facebooku. Nie wiem, czy na... To jest bzdura i to jest nieprawda. Oczywiście, że nieprawda, tylko mówię, że taki wpis ona wiesz, ona dała, nie? A wiesz, to się mija, kurwa, wiesz, prawdą, to jest, wiesz, to jest oczywista oczywistość, nie? No, ale są takie rzeczy na świecie, które są pewne na 100%. Coś tam było o podatkach i głupota Eli, no to w tym też chyba. Marek, wiesz doskonale, że ona nie ma żadnych kredytów i matka by jej w życiu nie pozwoliła wziąć kredytu, bo już raz spłacała za ją kredyty z ojcem. A teraz będzie spłacać PayPala, ale jeszcze się o tym nie dowiedziała, ale będzie. No będzie spłacała. Matka jej da. Dobra. Ja tak niczego sobie nie notuję, nie? Ale ostatnio ruszyła sprawa, że z PayPalem, że firma windykacyjna w końcu się bierze za robotę. No ale dostała pismo już z PayPala, że jest firma windykacyjna, to przejęła? Nie wiem, czy pismo. No prawdopodobnie tak. Ona się pismami chwali raz na rok. Przecież ostatnio to zrobiła, ale... No bo ona otwiera zawsze pisma raz w miesiącu, a najlepiej raz za dwa miesiące i je chowa pod dywan. Bo udaje, że jak jest pod dywanem, to nie ma problemu. Pod dywan, żebym się rozśmieszył teraz. No kurwa, no a nie tak robi? Otwiera raz pisma, albo chowa gdzieś, albo wypierdala i uważa, że nie ma problemu. Był problem, problemu nie ma. Popatrzcie, nie widać go. Ale jaja. No i ona nie rozumie, dlaczego ja się przejmuję problemami doczesnymi. Kiedy to można schować gdzieś za szafę, dopiero jak ktoś to odnajdzie z rodziców, wtedy można się zacząć tym przejmować. Co? Problemy z komornikiem? Pismo od komornika? Mam to gdzieś. Chowam to do szafy, problemu nie ma. Co z tego, że będą do mnie pukali do drzwi co jakiś czas? Do mnie przyszedł kiedyś list ze szkoły, nie? I ja go schowałem, odebrałem jako pierwszy. No i nie wszystko grało, dopóki potem rodzice nie zauważyli tego listu gdzieś tam w moich rzeczach. Andrzej jest w giełdzie długów. Marek, a ty wiesz o tym, że teraz jak byłeś przesłuchiwany w drodze pomocy prawnej, czyli pytania z Krakowa zostały wysłane do ciebie, żeby ci je odczytać, żebyś na nie odpowiedział, to teraz za składanie fałszywych zeznań na pytania, które odpowiadałeś, będziesz miał normalny pozew i będziesz odpowiadał kolejny raz? No, Mareczku. Ja nie mogę wam odpowiedzieć w taki sposób, żebyście się cieszyli jednocześnie wy i Ela, nie? Bo ja nie chcę wam dawać do zrozumienia, że postąpiłem dobrze czy źle. Ale źle postąpiłeś, bo skłamałeś, a w takich sprawach nigdy nie wolno kłamać. Właśnie, stoisz przed sądem i mówisz, że mówisz prawdę i tylko prawdę, Marek, a ty kłamałeś, ty kłamczuszku niedobry, ty. No i co? No i grasz się, słoneczko, ty nasze piękne. Na razie odpowiadałeś policji na pytania, ale później będziesz odpowiadał przed sądem. A jest coś takiego jak powaga sądu, jak przed nim staniesz, to się trzy razy zastanów, czy warto kłamać. No to wystarczy, żeby na samym początku zapytają, czy to jest mój pierwszy raz przed sądem, nie drugi, który miał chyba już tam jakieś 6 lat. To jest mój pierwszy raz, Marek? Nie. No to, że nie mam doświadczenia i przepraszam, że za moje uchybienia, jakie... No i tyle, no i... Zresztą się wszystko wymyśli, to... Ty nawet nie wiesz, ja mogę udawać tego zbitego prawa. To nie jest uchybienie, Marek. Ale nieznajomość prawa nie jest czynnikiem łagodzącym nigdy. Ale ja nieznajomość nie prawa szkodzi. Ja już, a za świadka to dwa razy nawet byłem już i co, i dziwno. Ale ja nie jestem w niczym czym oskarżony, dlaczego to dawać. Ale kłamczuszkowałeś, Mareczku. To nieładnie. Nawet nie zaznaczyłem w tym, że nie pamiętam lub czegoś nie rozumiem. Ale to nieładnie z twojej strony kłamczuszkować. Dlaczego ty tak mówisz? Ty po co mi tak sobie wiesz, co zrobiłem? No bo kłamczuszkowałeś. To jest hejterka. Nie jestem hejterką. Nie. Chyba.
No wiesz, on jak będzie chciał odzyskać córkę, to musi się chyba teraz u niej zameldować tak naprawdę i podać jej adres jako jego adres stałego zamieszkania. Ale nie może mieć tego samego adresu, co Elka, jak Elka ma zakaz. On nie będzie widzeń z córką wtedy w takim razie. Ale może się, Elka do matki przeprowadzić. On poda pokój numer 1, ona mieszka w pokoju numer 2 i wszystko zgodę. Jak się zejdą, to oni szybciej to dziecko odzyskają. No. No to też jest, Marek, możliwe. Gratuluję, ale cieszę się. Niech tak będzie. No, mógłby się do tego rękę przyłożyć, żeby była rodzina szczęśliwa. Ja wolę być obserwatorem, jakimś opiniotwórcą w internecie, niż tym realnym człowiekiem z jej życia, nie? Jakimś. To jej wysłałeś to 20 złotych. No tylko po to, żeby mu rano zrobiła bułkę z serem i z szynką. Może jakieś odpadki sukienne jeszcze zostały, albo nie wiadomo co. To też się można najeść. No on na pewno jej obiad gotował po południu, bo na pewno jest dla niej bardzo uprzejmy i miły ostatnio. Co? Andrzej dla niej ostatnio miły uprzejmy, a ja mówię, do nocy takie docierają, że sąsiedzi mówią, że kłótnie słychać za ścianami. No się kłócą, ale kłócą a później się godzą. Jakby was nie słyszeli, no błagam cię. Kurwa, to nie wiesz, jak to jest, jak się daje po pysku, a później się rżnie? No tak jak w tej piosence, że miłość to nie pluszowy miść, to nie kwiaty, to też nie diabeł rogaty. Dokładnie. Zbój kocha najbardziej. Oj, tak. Mario, ty jak się z nią trzaskałeś i ci przypierdoliła patelnią w oko, no to co, nie było ruchania, później wiesz, że było. Ale, no wiem, dobra, ale to. Ale kiedy z moich tekstów na Discordzie można było z tego wywnioskować, że ja sugeruję, że oni się ze sobą dupczą. No kurde, no też to jestem zaskoczony. Ja tylko zadałem pytanie dzisiaj, chodzi o choroby, przekazywanie drogą płciową, czy czasem jakieś znowu się nie pokażą u Eli, skoro ona twierdzi, że nic tego nie posiada, bo była już raz na badaniu. A ona ci pokazała kiedykolwiek wyniki swoich badań? Że mogłem się zalogować na jej profil. No i co? No i to z tego wynikało, że nie, no, że nie ma. Tak? A były robione badania na HIV? No, to musiała to jakoś małą opłatę dać do tego jeszcze. No ale zrobiła i widziałeś ten wynik? W wersji elektronicznej. Ciekawe. I co było napisane, że wynik pozytywny? Nie. No nie pytaj już o to. Zboczyliśmy na taki plan. Pewnie była u tego samego lekarza, co tajemnicza Monika. Dokładnie. Tak, a na kiłę robiła badania? Ja nie wiem, nie wiem. Marek, ty mi mów, jak ona długo była w tym, na terapii anonimowych seksoholików. O. Ona mi się chwaliła, że chodzi do ginekologa, pizdę pokazywać. No to fajnie, ale ile była na terapii tych anonimowych? Nie wiem, nie była, dlaczego miała. Ja tam nigdy nie chodziła, mi się wydaje. Nigdy no coś nie... pisała, że czekała ponad miesiąc, że tam jest, że raz na dwa tygodnie będzie chodziła, że była ileś tam raz. No przecież kurwa pisała o tym. Że będzie chodziła, ale nie powiedziała, że poszła. Nie, że była, przepraszam, że była, że ktoś jej wpadł w oko i mówiła o tym, jak się musiała przedstawić i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, proszę bardzo. Białko mam, to jakie? Chyba mam. Ale ona nie jest anonimowa. No właśnie, nie rozumiała tego, dlaczego musiała powiedzieć, że mam na imię Ela, że to nie wyglądało. O, proszę bardzo, byłam wczoraj na spotkaniu anonimowych seksoholików. To, proszę bardzo. To alkoholików czy seksoholików? No, zobacz, patrzę. O kurde. No. Po dwóch miesiącach starania i czekania przyjęto mnie w kwietniu do grupy anonimowych seksoholików. Do grupy należy ponad 100 osób z Krakowa i z okolicy. Mam spotkania w losowo ustalonych grupach po kilkanaście osób. Dzisiaj musiałam się przedstawić i powiedzieć, jaki mam problem. Będę musiała przedstawiać się na wszystkich grupach. Nie wyobrażam sobie... Nie tak wyobrażałam sobie anonimowość. Dzień dobry, mam na imię Ela. Mój problem polega na tym, że cały czas myślę o mężczyznach i seksie, powiedziałam cicho.
I jare. Dobra, macie z boczku. A to dobra, trochę było wcześniej, to... zanim ja ten... No problem jest problem, słuchaj, byłeś alkoholikiem wczoraj, to dzisiaj nie znaczy, że nie jesteś. Wiesz. Ale ja nie jestem anonimowym alkoholikiem, tylko ja znanym pijakiem. Ja nie mówię, że ty jesteś. No tak, bo my się wszyscy znamy. Ja nie mówię, że tak. Jesteś, rozumiem. No ludzie w okolicy wiedzą, że ja jestem znanym pijakiem, że czasami jakie lato, to ja muszę się trzymać potu, żeby do domu dojść. Jakie lato? No, no bo za ciepło, słońce grzeje, to wtedy wiesz, Nie jesteś anonimowy. Tam powinieneś Ele sobie zabrać do siebie, to by cię tak, trzymała i by cię do domu doprowadzała i byście mieli razem seksowną rodzinę. Ale wtedy to ja ten gorzej nie panowałem nad sobą, nie wierzyłem w ogóle w nic i nie miałem punktu zaczepienia, czym się interesować w życiu. Jak to nie wierzyłeś w nic? Jak to nie wierzyłeś w nic, Marek? Jak to możliwe? I założyłem się o dwa jabole w pracy z kolegą, że tam dobrze. O co się założyłeś? O co się założyłeś? No powtórz. Że Elasz Majtek ten... No ale nie, powtórz. No to jest zabawne, naprawdę, pośmiejmy się wszyscy. No Marek, no. Kiedyś to miałem taki fajny tekst, jakby do piosenki na ten temat, a teraz już mi to nie wychodzi. Dobra. A Marek, no powiedz, no. A wiesz, jak słuchała byłego męża, żeby jej minety robił, to zawsze mówił, że jej śmierdzi. Boże. To pewnie były pozostałości po Andrzeju jeszcze. A mógł sobie papierosa zapalić przed, to by mu nic nie śmierdziało, bo ja mam trochę otępiony. Ale pali przecież już o to. Ale głupie, to takie coś słychać pewnie jest z wami, ja tu nie chcę robić z tego jaj, że ona jest. Ale śmierdziała jej faktycznie? Nie. Nie? A jak wąchała palce, bo coś tam niby skisnęło w niej, to co wtedy? Ona chciała po prostu powąchać swoje wspomnienia. Ale to było takie coś, nie wiem, czy w Sylwestra, ale ona się upiła i tam robiła jakieś wypowiedzi, sobie palce wąchała, nie, do tej kamery, kiedy ja tam odszedłem na jakiś moment do łazienki. Widać, że była jakoś tam... Teraz serna przecież. Ciebie już chyba nie było dwa dni, jak ona to robiła. Nie, musiałam chyba odejść tylko. No, Marek. Chyba. Mareczku, następnym razem na poradzić, jak się trzeba myć. Proszę. Był, bo Elka potem gadała, że sperma coś tam... Na późniejszej głosówce, jak odjechałem, to tak. To chyba było. To ile ona ją dni tam kisiła? Właśnie, Marek, powiedz. Ile to cały pobyt. Marek, tylko ty wiesz takie tajemnice. Tylko ty. Marek, ale czy w stosunku Ela kładła nogi do góry, żeby były małe Mareczki? Ale mam wymietły komin i co? Dobra, cieszę się, że ktoś się poświęcił. Ktoś się poświęcił, szkoda, że to musiałeś być ty, a nie jakieś inne stracenie. Ojojoj. Słuchaj, a jak robiłeś eliminetę, to czułaś smak chuja Andrzeja w ustach? Drzewo heblował. Podstawowe pytanie. Właśnie sobie wyobraziłem takie kombo, takie trójkąt. Teraz jak pojedziesz do Elki, to masz od razu, kurwa, gwarantowany trójkąt. No właśnie. Możesz tak, być... I Andrzeja, i Elkę, a on ciebie. Czyli on ciebie. No właśnie. Kurwa, krakowski fan, jestem twoją fanką. Jest i tak... Daisy. No ją zamkną na balkonie. Balustradę niech Ela odda tą swoją. Będzie mogła szybciej uciekać, albo te śmieci się wymiecie z jej mieszkania. Wtedy łatwiej. Ty jej zazdrościsz tej balustrady? Właśnie, Marek, ona sama powiedziała, ona sama powiedziała, że wartością człowieka wcale nie jest to, co wyniesie z życia, tylko balustrada. Czy ma balustradę? No balustradę możesz sprzedać na złomie, kochanie. No właśnie. Czy ty masz balustradę, Marek? No właśnie, po co? Nie ma. Nie ma, no to kurwa, co z ciebie za chłop? Ona ma balustradę z kratami. Słuchajcie, prawdziwy facet powinien tak zbudować dom, zasadzić drzewo i spłodzić dziecko, jeszcze posiadać balustradę. Widzisz, Marek, nie klasyfikujesz się na prawdziwego mężczyznę. Ty to jesteś jakiś taki balustradę dziwny. Balustradę z kratami. O dobra, muszę coś przeczytać.
No czytaj, Marek, czytaj. Marek, skoro ty jesteś taka dobra dusza. Coś zabolało na sercu, dobra. Już Marek, jest. Dodaj nowe słowa do maszyny losującej, dawaj. To nie jest trudne, nie krępuj się. Już, czekaj. Nie tego od ciebie potrzebuję, oczekuję. Ale... Zachowujesz się, jakbyś był dzieckiem, a ja potrzebuję mężczyzny, dorośli. Może jakaś następna kobieta będzie mieć z ciebie jakiś pożytek, bo ja nie mam żadnego. No i właśnie w tym momencie to ja nie rozumiem. Napisz, ale Marek, skoro ty tak lubisz, co lewy Eli robi, żeby Andrzej miał na kanapki, to może nic nie będziesz miał przeciwko temu, żeby po prostu pracować, żeby utrzymać i Andrzeja, i Elę. No dzisiaj właśnie. Się ludzie z tego śmiali właśnie cały dzień. No, ty ciężko pracujesz, żeby utrzymać Andrzeja i Elę. No. Słuchaj, ogarniemy ci w kamieniołomach w Krakowie pracę, żebyś był bliżej swoich miłości. I Andrzeja, i Eli. No jeszcze będziesz mógł, kurwa, ciągle pracować i sprawiać im przyjemności, słuchaj. Jeszcze ci wmuchają w nagrodę. Ja pierdolę, to wspaniałe. Marek, rób codziennie przelew na 1 grosz. 0,1 grosz. A ktoś z was pewnie tak już to nieraz zrobił, wydaje mi się, czy... Wydaje ci się. Było coś takiego, jak zamawianie sobie rozmowy telefonicznej. Tak, tak, ktoś tam wysyłał jej 0,01 grosz. I ty jej tak codziennie teraz wysyłaj. Tak, i w ciągu, w skali roku, kurwa, kupa pieniędzy. Ja bym się zastanawiała, co z tym zrobić. Życie byś sobie ułożyła. Oj, to jak? Marek, mam takie pytanie. Nie żebym fantazjował absolutnie nic z tych rzeczy, ale jak była gra wstępna, to lizałeś jej palce u stóp? Nie. Lizałeś jej palce u stóp? Podstawowe pytanie. Czy po wszelkich czynnościach seksualnych na twoim języku zostały zauważone białe ślady oraz zielony nalot? Lub jakieś parchy. To było po tym, jak łyknąłem jakieś mleko stare z lodówki. A, stare mleko. Nie, a nie z pipki? Nie, nie. Stare mleko. To była śmietana z pipy. Bo ona ma różne stare rzeczy. Mi się chciało coś pić na kacu. Już myślę sobie, jak u siebie w domu, to napiję się mleka. Marek, zjadłeś kanibalu. Marek, może to jakaś była stara sperma, która gdzieś tam wypływała. Skiśnięta. Ej, przestańcie, bo to jest obrzydliwe, naprawdę. No właśnie, to jakieś niezdrowe to jest. Niezdrowym to jest sobie wkładać palca w dupę. Maruś, Kurwa, nie róbmy wszystko. Dajcie mu spokój. Kurwa, mało, że to jest bardzo zdrowe. Do tego doliczmy palec. Ale mądrze, tak. Nie jedna by z was chciała mieć palec w tyłek. Nie, bo ale to jest... Ale my akurat nie mamy prostaty, nie? Ale no kurwa, biologia jest biologia. Każdy facet, który by sobie tutaj coś wsadził, to poczułby pewnie kurwa radość, nie? Jezus, no, bo to owsiki mogą kogoś swędzić i to może dlatego. To... Kurwa, ale Marek, po prostu jeszcze masz owsiki. Szukałeś owsików, Marek? Marek, miałeś owsiki, złapałeś to u Elki pewnie. Tak. Marek, w dalszym ciągu się zapytam, czy po wszelkich czynnościach seksualnych na twoim języku nie zostały zauważone białe ślady i zielony nalot? Pora na reklamę. Nie chciałbym więcej na ten temat rozmawiać, bo wiem, że moja koleżanka będzie bardzo niesympatyczna na właśnie tak... Marek, jedliście razem po kwiatki? Nie znaczona, chciałeś powiedzieć. Właśnie prowadzeniem tej głosówki, że to już wybiło poza skalę spierdolenia i to lepiej, żebym nie uczestniczył w tym, bo to... No, ale to ty narzucasz nam tematy, Marek, no to ale jak? Nie ma już tematu, wystarczy nawet taka krótka głosówka, ja nie wiem, co tam się u Eli dzieje, a że jestem obserwatorem, no. To... Podzwoni teraz do Eli, bo teraz w tym momencie Ela jest sama. Tak, samotna. Pijana jak zwykle. Powiedz, Marek, po co ty jej wysłałeś te pieniądze dzisiaj? No 20 zł na szlugi tylko dałem. Na kanapki, nie kłam. Ale dla niej na szlugi? No, ona to dała Andrzejowi na stół. Przecież ona nie pali. Od którego? Od początku roku i nie pije. Czy od początku lutego? Muszę gdzieś ten fragment znaleźć. Początku roku. No, Marek, to się Marek, komin.
Sprawdź moją wiarygodność. Maruś, dajesz się ruchać. Maruś, sprawdź moją wiarygodność. Zadzwoń do Elki, sprawdź, czy jest sama. Jest sama. Na 100%. Już on się to wyprowadził? Wie. Andrzej wyszedł na chwilę. Jest sama. Sprawdź. Ty co, stajesz pod oknem? Zaufaj mu. Z Daisy krakowski na spacer. Fan. Krakowski fan, zaczynam się ciebie coraz bardziej obawiać, chłopie. Ty, nie wiem, na pewno nie masz jakichś, nie wiem, chipów wgranych, jeżeli chodzi o torebkę Elki albo jej mieszkanie, bo takie to trochę... Nie, nie, ale wiem, że jest sama teraz akurat. A prawda. Można wiedzieć coś więcej na twój temat, dlaczego tak takie informacje mówisz teraz? Wiem bardzo dużo na wasz temat. No to chciałbym cię w końcu poznać, jeżebyś powiedział, przedstawił się, kim ty jesteś. To jest gościu, który wynajmował mieszkanie Andrzejowi. Nie, nieprawda. A nawet, nie kłam, nawet jeśli to by było, no to ja nie mam nic przeciwko, żeby rozmawiać nie kłam, z tobą. Nie? To jest sąsiad Elki. A może ten sąsiad, który jak ja byłem w Krakowie, tam sprzątał samochód jeszcze. I dzień dobry mi mówił i podziękował, jak kweta wyniosłem do śmietnika. Blisko. O kurde, to jest sąsiad z sąsiedniego bloku. I ma długą lunetę. Ja się nie dziwię sąsiadom Eli, że oni mając taką sąsiadkę, jaką jest Ela, no to że interesują się tymi akcjami, co się dzieje cały czas. A nie boisz się, co się dzieje z Markiem i z Andrzejem i z Elą? Krakowski, to do ciebie chyba było pytanie. To nie, to Marka. Do Marka, dobra. Michaś na pewno mi nie zadaje tego pytania. No. Witaj, Michaś. Siemka. O, hej, Michaś. Cześć, Michaś. Proszę mnie przedrzeźniać. O, Ela wróciła, dobra, już wszystko okej. Okay. O, Ela wróciła. Sprawdzam Messengera, oczywiście. Widzisz, krakowski pan miał rację. Ela jest sama. Jest dzwoń do niej. Sama. Dzwoń. Na pewno. Ale nie chcę z niej rozmawiać, nie mam o czym. Ona ma ciągle jakieś problemy do mnie. Prawdź. Marek. Prawdź. Kochasz ją, zrób to. Teraz na pewno źle się czuję po tym, co usłyszała na wokandzie. Właśnie, Marek. Ona wyjdzie na głosówkę dzisiaj? Musisz uratować jej złamane serduszko. Przecież myje zasiłki uciekają. Myje się tak czają. Dobra, to ja mogę coś zrobić. Ale będę musiał się rozłączyć, bo nie chcę w tym samym momencie z dwóch głosów słuchać. Przecież na głosówce jak to ktoś... Zmykaj na chwilę i sprawdź to. I daj nam koniecznie znać. Pamiętaj, że jesteśmy twoimi przyjaciółmi. Marek, czekam na ciebie. Nie mam żadnych pytań, mnie nic nie interesuje. Ona spróbuje coś. Jesteśmy panami anonimowej cipki. Czekamy na ciebie. Napalona Ela 1, 2, 3, 4. Wyślij jej kotka. Kotka jej wyślij. Komin. Chomika. Kota, kurwa. Zdjęcie kominka. Chomika. Marek, nie broń się przed tym. Zdjęcie torcika jej wyślij. Z płonącą świeczką. A nie boisz się, że Andrzej ją bije? Musisz się uratować. Ratuję, rycerzu. Mówił właśnie, na białym koniu. Wczoraj ją zlał. Rycerz przyjaźni. Wczoraj zlał Elkę. Marek tak powiedział? No skąd? Przecież wyszło, że spotyka się z młodą i Andrzej to umożliwiał w mieszkaniu. I przekazywała to dalej, do tego jeszcze filmiki jakieś nagrała. Nie, no wszyscy to wiedzieli, tylko czy to poszło do sądu, to jest pytanie. No poszło właśnie dzisiaj do sądu, czy wczoraj, dzisiaj chyba. O, to super. No. I Andrzej za to jej wlał? I zaraz. Niech ją kurwa zadźga. Nie no, żartuję. Kurwa. Nie no, poważnie. No to kurwa zaszalałaś. Oj ta morda nie szklanka. No ale właśnie. W dalszym ciągu... Nie. Ale poważnie ją pobił? No wpierdolił i spuścił wczoraj porządne. O. Ale nie, mnie w dalszym ciągu w tym wszystkim zastanawia jedno. Kim ty jesteś, krakowski fan? Przecież tyle wiesz. Oni siedzi stali na balkonach i obserwowali.
O. Ale w święta przecież też się widzieli na Wigilię, bo Marek powiedział, że było kilka osób u Heleny, co najmniej więcej jak trzy. A Elka zaprzeczyła. Dobra, to już nie jest nawet żadna tajemnica. Tylko... Jeszcze raz powtórz, co zrobili? Wyjebali ją z Wigilii. Helena ją wygoniła? Z Markiem? Nie, no przecież byli tam. Dura. A krakowski fan, to powiedz coś więcej, o co chodzi z tą Elka latem, była na obiedzie u Heleny jakoś pierwszy, drugi dzień świąt. Na Wigilię tam nie była. Ale z małą się widziała na Wigilii. No Marek właśnie. Mówił, że byli na Wigilii u Heleny. Marek kłamie. Kim jesteś, krakowski fanie? Bratem Eli. Ej, bo w ogóle za chwilę się dowiemy. To by miało sens. To wszystko jest iluzją i żyjemy w ogóle w Matrixie i nic nie jest prawdą. Pracuję tylko w służbach, tyle wam powiem. CIA? O ciebie. Nie, no, u dzielnicowego. O cię chuj. Ale skoro Andrzej ją wczoraj pobił, to dlaczego został u niej w mieszkaniu? Bo nie ma gdzie iść, nie ma kasy. Krakowski fan. Była już taka jedna mitomanka w uniwersum, która miała multika, który nazywał się Wszawica Belwederska i twierdziła, że jest policjantem z Zamońskiego 5, z komisariatu numer 5 z Zamońskiego w Krakowie. Nie mitomań, bo kto ma wiedzieć, ten wie, kim jesteś. Może tak być. Akurat Wszawica Belwederska, to wiadomo, kto był. To też przypomniałem tą historię. No, to była przecież, była adminka Eli. Przecież ten pan robi... To kim jest krakowski fan? On krakowski robi ten... Fan jest dzielnicowym. Fanem. Powiedział. On tylko mówi to, co chcemy usłyszeć. To tylko skoro mają informacje z tej chwili, z tego momentu, że Andrzej właśnie wyszedł na krótki spacer, no to musiałby siedzieć pod tym mieszkaniem w tym momencie, nie? Albo jest sąsiadem. Albo mieć sąsiadów, którzy znają Elkę, widzą Elkę i mogą się dowiedzieć różnych rzeczy. Słuchajcie, prawda jest też taka, że jest grupa sąsiedzka na Ceglarskiej i tam jest bardzo dużo informacji. Jest, to prawda. Jakie to wszystko jest pojebane, naprawdę. Ona jest na Facebooku. Cały czas aktywizuje. Taka dola jest pato streamerów, no. I no. Sąsiedzi się tam wymieniają informacjami, gdzie jest Elka, co robi i tak dalej, bo nie chcą się na nią natknąć. Cały czas obserwujemy. Mhm. Naprawdę jest taka grupa? No, tak, naprawdę. Jest ta grupa, to jest fakt. Jest, jest. Czemu nie chcą się na nią natknąć? Czy ona jest jakaś niebezpieczna, czy jakaś... Ona jest ukryta. No to chcesz ją spotkać, powiedzieć jej dzień dobry, a później powie, że ją rżnęłaś oczami, bo jej dzień dobry powiedziałaś? Serio? Ona powstała tam, żeby po prostu się jej... Głównym celem było to, żeby się jej po prostu pozbyć może. Żeby wspólnie działać do tego, do tej mieszkaniowej... Nie, żeby jej unikać tylko. No, no dobra, okej. Okay. Przecież ona biega jak obłąkana z głową do dołu. Nie patrzy ale na ludzi. Czekaj. Jaki to jest sens zakładać grupę, która ma ignorować Elę, jednocześnie mówiąc o Eli i przekazując sobie informacje na temat Eli? Nie ignorować, tylko żeby ją unikać. Żeby ją unikać. Uwaga, żeby wychodzi. Żeby wiedzieć, o kim mówi. A. Ja tam wierzę krakowskiemu. No ale przecież sąsiad odpalał jej samochód. Nie tylko samochód. O!
No to tak jakbyście w ogóle nigdy nie czytali jej wystrzałów starszych, szczególnie wtedy, kiedy, nie wiem, ja na przykład siedziała z nogą w stabilizatorze czy w gipsie. No ale ludzie tylko lubią słuchać, nie potrafią czytać, więc nikt nie czyta tych wystrzałów. No ale ja to chyba nawet czytałam. No, bo ci, co są zainteresowani, przeczytają, to wiedzą, a reszta tylko słucha i to, co usłyszy, to powtarza, bo są debilami. No, gdzie jakiś sąsiad pomógł jej wnieść zakupy do domu i ona już go zapraszała na wino. I wyłapują tylko nieistotne informacje, a istotnych informacji kompletnie nikt tutaj nie wyłapuje. A słuchajcie, a sąsiadami to są osoby młode, czy bardziej tacy w sędziwym wieku? W różnym wieku. Okay. Ale jesteście w stałym kontakcie z Zielenicowym, jak rozumiem. Cały czas. I faktycznie to, co ona mówi, że na przykład nad nim nie ma żadnych sąsiadów, to jest prawda? Prawda, studenci są. Okej. Okay. Jankowski, to jaki według ciebie będzie końcowy scenariusz tego? Jak to się potoczy, jak to się skończy? Na podstawie Elżbieta będzie bardzo sławna i będzie miała wielu mężczyzn. Dobrze, no dobrze. To nie wątpimy. Ten negatywny scenariusz, a ten pozytywny? Ej, a czy wiemy, co takiego się stało wczoraj, że Elka zaczęła tak o pralce pisać i Marku? Mąż nad nią stał. Napiła się. I tyle? I nic nie wyszło z... Nie wiem, z pralką i Markiem, czy coś? Co? Ale co z pralką i Markiem? Nie, no bo Elka wczoraj pisała, taki gdzieś wysryw poszedł o 18 chyba. Uwaga, coming out, uwaga, a, Marek i pralka, to... Marek i pralka. Nie, dokładnie. I tak się zastanawiałam, czy coś z tobą wyszło i z Markiem ostatnio. Nie, Marka, ale ja wam powiem tak. Między mną a Markiem nic nie ma, nic nie będzie. Ja nie jestem nim zainteresowana, jestem w związku. I ona o tym wie i Elka też powinna o tym wiedzieć, tylko że ona się odpala, dlatego że jeden z administratorów się odpala na mnie. A ja to potwierdzam. I nakręca Elkę przeciwko mnie. Do tego doliczmy fakt, że każda potencjalna kobieta, znaczy każda kobieta w obszarze Marka, która wykazuje w stosunku do niego jakiekolwiek przyjacielskie stosunki, jest tak zwaną kochanką Marka. Ja Markowi nie założyłam serwera. Ja tego serwera w ogóle nie założyłam. To założyła zupełnie inna adminka. Ja tylko pomogłam w tam kanałach i tak dalej, żeby on stał i sobie działał. I tyle. Nie mam żadnego wpływu na Marka, ani z nim jakoś nie rozmawiam. Elka jak wchodziła do sądu, to wszyscy głowy w drugą stronę dzisiaj odwracali. A co tam też było? Taka brzydka była, że jak meduza osiepiała swym blaskiem? Każdy się kurwa bał popatrzeć. No to też tam byłeś? No widziałem. No kurwa. Długo trwała ta rozprawa ogólnie i co tam trwało? I jak, a właśnie pytanie. 40 minut. A jak reagowała Ela na wszystkie pytania, które sąd jej zadawał? Pytanie, czy tutaj był krakowski fan na rozprawie? Nie wiem. Chyba nie było cię, nie? Na rozprawie samej. Nie, na pewno mnie tam nie było na rozprawie. To było jakieś ograniczenie? Nie było cię, ale ja wiesz, że trwała... A, to pewnie od kogoś wiesz. A może nie, mogłem być i mogę wiedzieć, ile trwała, a mogłem nie wchodzić do środka. To było jakieś... Było taki... Jak to powiedzieć? Dzwoniłeś do Elki? Tak, dwa razy już. Był wolny wstęp? Każdy mógł wejść, czy... Sama siedzi? Nie wiem, nie odbiera w ogóle. Ale nie włącza tego. Jeszcze nie, jak będę dzwonił tak samo jak wczoraj 7 razy lub nawet i więcej na dwa numery, no to wyłączy. Słuchaj, no dzwoniłeś dwa razy, będzie chciała, to dzwoni. Bo cię Andrzej chce wygryźć. On wie doskonale, że on ten, że jesteś dla niego tą. Ona ma szlaban. No wydaje mi się, że będzie tak samo, kiedy... Tylko, żeby kasę od niego brała. No, ale było tak samo kiedyś, że musiała ona wychodzić z domu, żeby ze mną porozmawiać, a w międzyczasie to jeszcze Marysia ją goniła wokół tego blokowiska całego, nie? Bo
nie kazała, protestowała, żeby ze mną nie rozmawiać. To tak samo pewnie Andrzej też już zakazuje. Eli pisałem dzisiaj, żeby nie był kolejny miesiąc luty, jak ona będzie kłamać na mój temat przy nim, jakim ja jestem okropnym człowiekiem. Nie, on jej tylko... Bo wiem, że cały styczeń to ona tak robiła. Bo on tylko jej mówi, żeby dzwoniła do ciebie po kasę. A, prawdopodobnie. No tak może być. Marek, uważaj, Mareczku. No skoro mieszkać nie ma kasy, no to każe jej dzwonić do ciebie, żebyś pożyczył kasy. No i tyle. Tam nie może zabierać. Znaczy wolno skakać na tym fotelu bujanym. Tam już i tak jest pęknięte to siedzenie jest i trzeba było dratwą jakoś nicią to szyć. Nie, no to razem pomagają, więc sobie wkładają nawzajem. No wiem, ale na pewno tak jest. Jak ona będzie prosić o kasę, to wyślij jej oferty pracy z Krakowa. A 20 zł to tam jest nic, nie? To nie są pieniądze dla niej, jak i dla mnie, być może... No, Marek, uważaj, bo 20 zł zamieni się w 30, a 30 może zamienić się w 100. I tak z miesiąca na miesiąc coraz więcej i więcej. Uważaj. No, I to jest właśnie jej taktyka, jej praca i ona nie musi się liczyć z tym wszystkim, co kto... No ale zobacz, sąsiedzi 20 zł. Czyli jej się udaje. A po co publikowała no. Rachunki i kasy nie ma? Przecież Marek robi kwiaty, on tak kocha kwiaty. Andrzej kocha kwiaty. No wyślij. A właśnie, po walentynkach to może tańsze właśnie są te poczty kwiatowe. Mają tak samo. Stuwa to jest minimum. No wiadomo, że stuwa minimum, nie? No i jakiś pałek bym zamówił. Mówiłaś, że wysyłasz Andrzejowi, a nie jej kwiaty. Tak, bo tam można taki ten bilecik, nie? Do tego bukietu napisać jakiś. Tam w pocztę kwiatów. Dla Andrzeja, nie? K, nie? I tam coś, że to będzie Marek, EU. Napisz mu, że ma lepszą dupę niż LK i już się wkurwi. Marek, pamiętasz, jak dostałeś patelnią, wyszedłeś z mieszkania i na głosówce ci mówiłem, jak tam z Janesem gadałeś, mówiłem, jedź na komandosów, a ty nie chciałeś tam... Panie Piotrze, a czym pan... Tak, już tam było, pamiętam. Andrzeja, wszystko pan od Andrzeja wyciąga, a potem tak wrednie wszystko wraca. Przecież to pan Piotr, tak? Kto? No pan. Pan Piotr Wojtas. Niech pani dalej strzela, na pewno nie. No tak, to pan Piotr. A kim jest pan Piotr? No, pan Piotr jest hejter Andresa. Tak, i wynajmował mieszkanie Andrzejowi. No. Tak, z pewnością. I zostawił mu tę brudną łazienkę, bo pan opowiadał. Właśnie. Ale to tak trochę nie ładnie. Nie, takie Andrzeja, jakieś takie prywatnie panu coś pisze, a pan to wszystko wyrzuca. Nie to, że go bronię, bo go nie cierpię, ale słabe zachowanie. Zresztą a płacił, nie płacił w naturze i to był problem? O Marcinie J. Ten posłał informację, że Andrzej jest w związku z Marcinem, co doskonale pan wie, że to jest bzdura. Czekaj, słoneczko, bo cię troszeczkę przecina. Nie słychać cię, słoneczko. Ale się wydało, bo ja nie wiedziałem, z kim ja rozmawiam. Marek, podstawowe Marek? Pytanie, czy piździł ciebie wiatrem dzisiaj, czy nie? Co to ma być, piździł ciebie wiatrem? Czy wieje u ciebie po prostu? A piździł mi wiatrem. Nie, skończyło, to tak nie, już minęło. Wiem, że Discord zacinał, jest tak bardzo wiele osób, wszyscy chcą słuchać. Dobra, pan został zbanowany. Jaki, krakowski fan? Tak. A on już został zbanowany? Ale to jest niby informator. Ja otrzymałem... A dobra, to jak nie u nas, to niech się na innych Discordach udziela. I tak będę wiedział wszystko z jego ręki, co tam... Marek, podstawowe pytanie. Czy informacje, które on nam tutaj dzisiaj przedstawił, w jakiś sposób pokrywają się z tym, co ty wiesz? Jakieś ogólniki bzdury, że ktoś przez płoty przeskakiwał do Eli, bo córka właśnie o nią chodziło. To też kiepsko to było, dla mnie było to wiarygodne.
W sumie to czemu... A kim jest ten facet? Powtórzcie, kim jest ten facet? Też nie wiem, czemu został zbanowany. Niby były facet. No ale Marek chyba nie przeszkadzało mu to. Kochankiem Andrzeja. Byłem. Idzie i go odpanuje. Laska z piszczącym głosem, co Marka nie było, i powiedziała, że Andrzej mógłby zajebać Elę, też dostała wyciszenie na godzinę. Bo nie wiem, czy to takie śmieszne jest, jak facet bije kobietę, obojętnie jaka ta kobieta nie jest. Ale Marek chciał, żeby ich zbanować? Nie. A jak Ela biła Marka, to się śmialiście. No to Marek, ale to nie jest wiem. Twój serwer. O Jezu, kolega, kurwa. Faceta można bić, ale kobiety nie można. Bo czekaj, bo jak na razie to jest dla mnie ten facet informatorem od kilku dni, bo albo jest fabrykatorem informacji, to jeszcze tego nie wiem. Marek. Serwer Marka. Marek nie ma decydującego głosu. Marek, podstawowe pytanie. Czy teraz zajmiesz się losami serwera chociaż na 5 minut, a później przejdziemy do tematu krakowskiego fana? Proszę. Ja. Marek, weź go odbanuj. Już mam wiadomości prywatne. O, czekaj, 5 minut. Na 5 minut zastanów się, czy dobrze, że ma bana, czy niedobrze, że ma bana. Zastanów. I tą laskę, co powiedziała, jak on się nazywa, też weź odbanuj, Marek. Wera, to nie laska powiedziała, jak się nazywa. Huragan, kurwa, słuchaj. Tylko powiedziała, jak Marka nie było i się śmialiście tutaj, że Andrzej napierdolił Elkę, to powiedziała, że szkoda, że jej nie zabił. Nie, no mnie wtedy nie było. Ja wyszłam jakieś pół godziny temu. To się nie wpierdzałam. Dobra, Huragan. Recept to jest takie niemiły tutaj. To jest ty, słoneczka? No. Jakie słoneczko? Jak tam program? Ej, w ogóle, Tajga, weź wyłącz się. Kurwa. Tajga, Tajga. Fajnie, że ktoś do ciebie zadzwonił, ale nie musimy tego słyszeć. Dziękuję. Nie ma jej już. Super. Wera 8 chyba mi się wydaje. I krakowski fan zbanowany. I pochuj. Dobra zabawa kumpany, to oczywiście, że tutaj nie ma być, ale kto zbanował psychotropa, to też nie wiem. To od ciebie zależy, wiesz, to jest twój serwer. Właśnie, Marek byś coś z tym zrobił. Marek, zastanów się, skup się i pomyśl, co możesz zrobić dobrego dla swojego serwera. Nie, on się nie zastanawia, bo za 5 minut on nie będzie wiedział, co się działo. Tak. Marek, prawda. Teraz, tu i teraz. Tu i teraz, żyj chwilą. Do it. Jest koniec głosówki, koniec. Ja nie zamierzam marnować ostatnich godzin mojego wieczoru. Ale to co? Co się dzieje z Elo? Nic nie wiesz. Nic nie wiesz ostatecznie. Nie wiem. Czekaj, bo może zrobię jeszcze raz. Jakiekolwiek informacje. Za jakiś czas. Ale to jakiekolwiek informacje dajecie? Marek, po prostu odbanuj tych, których uważasz, że powinieneś odbanować, a tych, których powinieneś zbanować, to zbanuj i tyle. Proste. Myś, powiedz prosto z mostu, czy ich odbanujesz, czy nie. Tam są wszyscy zbanowani, od których zbanował psychotrop. Jeszcze jak był to. Odbanuj. No to właśnie, Marek, zastanów się i... Albo w sumie chuj. Marek, planuj wszystkich. I chuj. Nie, Marek! Huragan! Marek, planuj wszystkich. Dobra, bo mi chodzi, że nie musicie się przedstawiać ze swoich ników, jakie posiadaliście w przeszłości. Być może nawet niektóre osoby znam, ale ważne, pozostańcie anonimowi i mówcie mi to wszystko tak w takim fajnym stylu, żebym... Nie był poniżany chociażby. No to dobra, Marek, już to nie, jest, nie, nie, nie będę chcesz, pamiętał, kto był kim pół roku temu, bo ja już nie rozmawiam z niektórymi ludźmi, zapominam głosy, kto kim jest też. I każdy ma szansę na nowo i co. Dobra. No to zrób jakąś ten moc odkupienia, kurwa, amnestię. Kurwa, dobra, najważniejsze, żeby najciekawsze rzeczy się działy na moim serwerze, to ja tutaj będę cały czas siedział. A jak będzie więcej informacji na innych serwerach, no to wiadomo, że będę przesiedzywał tam. No żeby... właśnie. No, Marek, to teraz to prawda, jest ta chwila, żebyś, wiesz, zachęcił.
Marek, no nie wiem, no zrób fikołka, no zrób cokolwiek, no. Fikołka jak tajemnicza Monika, kiedy robi życzenia tam za 30 zł. Tak, ej, a kasztan też ma bana? Nie widziałem. A mowa psychotrop. Ewelin, przerywa cię, ale no nie wiem, czy ma, czy nie. Kozborowa, który... Nie zauważyłem. Dalej nie rozumiem. Ja też nie rozumiem niczego. Coś tam, że psychotrop planował, ale nie wiem, co to ma z kasztanem. Ale och. Nie ma. Kasztan współpracuje z Maciusiem, kurwa. Wystarczy. Nie, w sumie... Marku, dogadałeś się, jak będziecie spać, jak będziesz odwiedzać Elę? W sensie, że ty po środku, Andrzej z prawej, Ela nie, z lewej? Proste. Nie, no na sobie. Ale nie. Chyba napisała właśnie, że oni śpią osobno w sypialniach. Tam on tam na czerwonej kanapie, a Ela w swoim. A ty wierzysz? Ty w to wierzysz? Właśnie. Marek. To proste, że ona ci nie powie, prawda? Ela chce, żebyś o nią zawalczył w końcu. Właśnie, ona robi to, bo myśli o tobie, Mareczku. Ja piszę cały czas, że nie jestem zazdrosny, że nawet się cieszę z takiego obrotu sytuacji. Jesteś jej drugim facetem w życiu, Marek. Drugim, pamiętaj, drugim. Aż mnie korci, żeby spojrzeć na moje nagrania telefoniczne, jakie dzisiaj zrobiłem. Ciekawe, czy ta aplikacja jeszcze działa. Być może trzeba by było to wyrzucić po raz kolejny. Bo ja o tym takiego oszukiwania... Marek, ogarnąłeś już unbany? No jeden oddałem. Marek, ty musisz pokazać dominację i wyruchać Andrzeja po prostu. Nie ma ludzi zbanowanych. Tam nie ma ludzi poblokowanych. Dobra, mi się aplikacja zresetowała. Jeszcze raz. Pralka cię woła. Gdzie? Przeczytaj sobie. Ogonie. Ja mogę na administratorski wyjść. Ale, dobra, ale ja nie będę nikogo więcej odbanywał. Dobra, dzisiaj połączenie. 10:10. Dobra, mam. Minuta 39, tylko rozmawiałem z Elą dzisiejszego dnia. Nagrało się, bo wiem, że nie miałem włączone głośno mówiącego i wtedy z tego mikrofonu dźwięk nagrał się na pewno. To dłużej niż wirowanie pralki. Dobra, ja muszę iść. Jak się z tym czujesz, Marek, że zostałeś kukoldem? Dobrze, niedobrze? A już chyba poszedł. No, nie ma go. Przykro mi. Poszedł na rozmowę administratorów. O, widzisz. A czy u was dzisiaj wiało? U mnie, w sumie nie. U mnie nadal pizga złem. O. Wiało i wieje. Czyli piździ wiatrem, rozumiem. Ja mam pytanie, bo ja nie dosłyszałam, coś trzeszczało. Kim jest ten krakowski fan? Tego nie wie nikt. Co zrobił Kłębuszek? Też to jest pytanie. Ale ktoś, jakaś dziewczyna coś o nim mówiła, tylko... Jakiś Piotrek, coś tam, że niby wynajmował mieszkanie Andrzejowi, czy coś takiego, że zostawił mu brudną łazienkę, tyle zrozumiałam. Co zrobił? Nie, naprawdę, no... Nie wiem, kto to, ale... To zrobił Kłębuszek, czy co robi? Nie, część tych informacji po prostu wydaje się taka wyssana z paluszka. No nie może gościu siedzieć całymi dniami w domu, wiedzieć, co się dzieje na Ceglarskiej, być w sądzie, pod sądem.
Faktycznie, jak mówi, i wynajmuje mieszkania, to ma kasę, żeby się jeść cały dzień, mieć wyjebane, no wszystko inne. I chodzić z Elką? Tylko, czy mówi prawdę. To, że Andrzej tam mieszka z psem od soboty, to jest 100% pewności. Gdybyście go nie zbanowali, to by nam powiedział, że był na mitingu anonimowych seksoholików z Elką. Ale być może to jest ta osoba, która przekazała wczoraj informację właśnie o Eli, o tym Andrzeju, o wszystkim, ale na innym serwerze, tylko po prostu na innych jest gnany i tyle. Ja w sumie mam takie jeszcze ciekawe pytanie. Ile faktycznie długu ma Ela? 4000 czy 100 000? Wydaje mi się, że będzie im 4, ale no 100 000 to chyba przesada. Ja myślę, że 4000 dane mi sobie. Elia ma dług wdzięczności. 4000 nie wiem, czy kimś mega długi, jakby coś jej groziło, ale... On miał już takie 20-30 tysięcy, wydaje mi się, że miałby jakieś tam większe konsekwencje, jakieś komornika i tak dalej. Na pewno nie będzie to jakieś 10 tysięcy czy coś, ale... No PayPal teraz dojdzie, nie? PayPal nie działa. No wiem, kurwa, że PayPal nie działa. No i iPhone nie ma YouTube'a. Nie da się. I Jarka dostaje po ryju. Wychaj też, kurwa. Coś bym powiedziała, ale jednak się powstrzymam. To są wszystkie. Chwilka, czemu Marek odblokował, dał odbana dla jednej osoby, a ta osoba znowu ma bana? Magia. No nie, no bo kurwa, no tak to nie robi. Słuchaj, no mówiłam, typowy serwer Marka, czyli Marek ma gówno do powiedzenia we własnym sobie. No jest. Adminów leci w chuja i nie... W sensie, to nie jest nic personalnego, ja nie mam nic do pani admin, ale no kurwa, trochę losowo. Dokładnie, jeśli Marek kogoś odbanowuje, no to już nawet admin powinien się do tego dostosować, a nie dalej banować tą samą osobę. No bo Marek jest kukoldem i kurwa nie to to admin, który się nie liczy w słowem właściciela serwera. Takie trochę nie halo. A komu dał ponownie bana? Znaczy w sensie dostał bana Jadyską? Cisza. Jak jeszcze wejdzie, czy już się zobrażamy? Jezus Maria. Co jest tam? Ja dopiero teraz zobaczyłam ten filmik z 4 słonie zielone. A, tak śpiewali, tak? Nie, w sensie teraz na ogólny co jest wrzucony. To złoto. Ja dopiero takie rzeczy odkrywam. Ech, ja to serio jestem opóźniona. Pytam, jak tam Elka, na której prawie płakała, a ktoś, że ona ma już dość, tak dalej, a ktoś że zaczyna śpiewać 4 słonie. I kurwa.
Ludzie do serca nie mają, naprawdę. Ale nie chciałaś odebrać. Kobietku, przecież wiesz, że tylko ty się na mnie liczysz. To co z tego się pytanie zadaje, to ty nie odpowiadasz. Jak się czujesz? Kiedy poszedłeś spać? Za pół roku. Czemu tak późno? Co robiłeś? Siedziałeś w internecie? Pisałem. Ludzie chcieli na wysłuchkę wyjść, a ja nie. Nie miałam przenicy, Andrzeja. Muszę mu pomagać, bo patrzymy o dziecko, żeby coś wróciło do rodziny. Przecież ja myślę tylko o tobie.